Witam kolegów hodowców. Tutaj w tym miejscu odbywa się gala wręczenia nagród okręgowych. Wystawa okręgu Bielsko-Biała. W tym roku na wysokim poziomie. Losowanie, dodatkowe atrakcje. Tu w pięknej okolicy. Także zapraszam do oglądania relacji z wystawy okręgowej, która odbywa się w Łodykowicach w dniach 21-22 grudnia 2019 roku. Myślę, że po tej gali
większość z nas w tym kierunku będzie optowała, abyśmy taką formę raz w roku preferowali. Nie przedłużać, o oficjalne otwarcie proszę prezesa Okręgu Bielsko-Biała, pana Wojciecha Ajnera. Witam bardzo serdecznie. Bardzo mi jest miło Państwa gościć tutaj w obiekcie, który się nazywa Dworek Góralski. Od razu to nie jest mój dworek, tylko może po rodzinie, ale nie mój, żeby nie było domysłów. Witam bardzo serdecznie. Chciałem przywitać gości zaproszonych, w szczególności naszego pana prezydenta Polskiego Związku Hodowców Gołębi, pana Krzysztofa Kawalera. Przykro bardzo, ale przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Okręgu Bielsko-Biała, a zaraz długoletnie nasz prezydent się rozchorował. Nie ma go, bardzo nam przykro z tego powodu, ale przyjemna jest tego i powrotu do zdrowia. Chciałem przywitać członków honorowych naszego związku, w szczególności kolegę Józefa Koniora, który od tego roku jest członkiem honorowym i kolega prezydent wręczy odznakę. Również kolegę Adama Forysia. Chciałem przywitać tych następców. Kolega Józefa Koniora, będzie ta. Chciałem bardzo serdecznie przywitać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Okręgu Bielsko-Biała, pana Czesława Duraja. Chciałem przywitać gościnnie, mamy tutaj na naszej wystawie czołowych hodowców Polski. Chciałem przywitać panią Ewę i Dariusza Matrzysiewskich, Okręg Kielce, oddział Pińczów, Mistrz Polski w trakcie drogi maraton 2019. Chciałem przywitać naszego byłego członka Okręgu Bielsko-Biała, obecnie Katowice, oddział Tychy, kolega Glendy Zmieczysław. Chciałem bardzo pierwszy przewodnik IMP 2019. I chciałem przywitać kolegę Piotra Bugałę, Okręg Katowice, Ruda Śląska 2. Miałem dotrzeć jeszcze wojewódzki lekarz weterynarii, który się gdzieś opiekuje nad wszystkimi osobami, ale jeszcze chyba nie dotarł, nie mogę się dowiedzieć. Jeszcze bardzo serdecznie raz witam naszych członków, mistrzów. Mamy dzisiaj napięty grafik, więc postaramy się to zrobić jak najszybciej. Chciałbym przekazać teraz mikrofon koledze prezydentowi. Witam wszystkich koleżanki i wszystkich kolegów hodowców. Zaproszony gości oczywiście. Ja tak krótko, bo tutaj powiedział, kto to jest hodowca gołębi pocztowych. To nie ten, co tylko przywozi gołębie, koszuje gołębie, ale to jest ten, kto pracuje na rzecz sekcji, oddziału, okręgu. Cieszę się bardzo, że wraz z Józefem Koniorem zostaliśmy podniesieni do najwyższej godności, jaki jest nadanie członkostwa honorowego. Myślę, że mimo tego, że już mamy swój wiek, bo żeśmy zaczynali jako młodzi chłopcy, jak się to mówi, że za hodowcę gołębi zaczyna trzeba mieć powołanie. Myśmy mieli to powołanie od dziecka. Teraz jesteśmy w jesieni naszego życia, ale mimo wszystko będziemy, mówię w imieniu kolegi, ale działać na rzecz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. 15 od Zawodnictwa Tradycyjnego. Kolega Marek poprowadzi. Yeah.